masz telefon. Bo ci robiłem, jak kipowałem, a oni sieli. Któregoś czerwca, no. Ja się nie znam, by uratowało, to by musiało pój padać, ale no... Zazwyczaj okres zimny to już jest taki, gdzie ona wiecha już, bo inna puścili, to już takie tej wody ona już tyle nie musi mieć, aż to w tej fazie najważniejsze. No to nawet na kiszonkę się nie będzie nadawało, bo to mleka w kolby nie dostaną. Chyba, że to będzie, wiesz, ta ziarnówka, jakaś dobra odmiana i może jaką kolbę wyrzuci, ale jak będzie sucho, to nie dać. Jedziemy na tamtą stronę się wysypać. Wtedy do domu będzie przynajmniej jeden zbiornik jeszcze pszenicy i zobaczymy, która to będzie godzina i co robimy dzisiaj dalej. Mówię, fajne żniwa, pierwszy raz tak jest, że nie ma tej wariacji, jaka zawsze była, bo dzisiaj to jest tak na spokojnie. Jest fajnie, jest fajnie, bo gdzieś tam od rana żeśmy to wszystko poogarniali. Na spokojnie to żeśmy sobie wszystko poogarniali, więc... A to odczepiło się? No, jak zapierdzielałeś po prostu. A, Bóg w dzieciach. Już nie, już ma na spokojnie. Także nie wiem, czy było słychać do końca, czy nie. Jeszcze raz bardzo serdeczne pozdrowienia dla firmy BASF. Za opryski w tym roku i na dwóch ścienne, te jedynka, te dwójka, więc fajnie, bo gdzieś tam ta pszenica była ogarnięta, mówię, największy mękament i chyba namiotła, no. Bo to z tym walczymy od kilku lat i mówię, czy to się już odporniło, czy co, bo często było i balone na jesień, pryskane i przypominająca na wiosnę. Czy to było nietrafione wtedy, czy co? Ciężko powiedzieć. Mówię, ten może być, że to wszystko się uodparnia. Staraliśmy się zmieniać. Tu gdzieś była kupiona jeszcze puma na sam koniec, bo byliśmy pewni, że wszystko będzie git. A niestety wyrzuciło tą miotłę pewy od razu. Z dnia na dzień praktycznie ona się do góry jak pokazała, tak. Tak zaraz moment zagaiło, ale gdzieś tam doradził nam, żeby tą pumą poczekać, niech ona wyrzuci cała i wtedy ją dopiero spryskać, żeby nie była przegajona przez zboże. Czekaj, to będzie jechał tak. Dobra, jedziemy z tamtej strony. Więc tutaj no w tym roku tych, można powiedzieć, zwariowanych czasach mega fajnie się to udało i właśnie i z firmą Wronkowski, jak widzieliście, i u mnie, i u Krzycia z firmą BASF. Nie, będzie musiał cofać. Czekaj, może on tu przyjedzie. No właśnie, bo on zawinie. No, ja tu zostanę wtedy z tamtej strony. Ja, bo przyjedzie to tak. Ale chyba co?
ustawimy się ładnie. Ja, bo on się wysypie, to przecież tu może od razu śmiało wjeżdżać. Dalej, no ale to mówię, o proszę bardzo, słupki są zbierane, kurna dziad. Zauważyłem to centralnie, jak ruszyliśmy. Zbieranie snopku we przeciwizacji. 2K22, ale spokojnie, ja mówię, zawsze co roku z tymi stopkami było kurwianie się. Wyjedzie. Dobra. Zgasimy. A wiaterek się ruszył, więc prawdopodobnie jednak przygnał coś, bo nie było w ogóle rano, wiatru. Rano, godzina, zapomniałem wsadzić, idę zobaczyć czy to... Ale mniejsza z tym, widać, że teraz ruszył się wiaterek, nie było w ogóle wiatru, nic a nic. A zobaczmy sobie burzowo, czy coś jest, się dzieje. Co jest za strona świata tutaj, jeżeli tu jest zachód, to jest wschód pewnie, tak? No słońce tak schodzi tam, no. No to od wschodu, możesz zobaczyć co od wschodu. O kurwa, co to idzie. Czy złapie? Pokazuje, że złapie. Jesteśmy w tym okręgu, gdzie to do jutro, no właśnie to nad ranem może dojść, nie? Ta chmura cała. To tak by wychodziło, no potężna burza, praktycznie całe Niemcy, no, można powiedzieć, Austria jeszcze sięgnęło. Gostynin i R. Zobaczmy, na którą godzinkę tutaj jest przepowiadany ten deszczyk. Nic się nie zmieniło, godzinę do przodu. Godzinka do przodu, ale to są takie pokropienia. Później jeszcze da 11, 12, 13. Ale co najważniejsze, to to, że słońce ma się wieczorem pokazać, więc powinno to fajnie sobie owiać. Z jednej strony może być tylko, wiesz, ten... Kurwa. Może nas tylko haczknąć. Mamy tutaj w środę jeszcze, że będzie też coś tam kropiło sobie. To są znów też godziny poranne, ale za to gdzieś to słonko ma wyjść. No zobaczymy, zobaczymy. Wszystko jest możliwe, no nie, nie... No, na pewno musimy zdążyć. Naturą nie wygramy. Na pewno musimy zdążyć przed sobotą i musimy zdążyć przed niedzielą. Dobrze by było wszystko wyżniwować, bo nadają mega pompę. Jak już tak nadają kilkanaście dni na przeróżnych sprawdzaliśmy, no to faktycznie tak to może być. Także co, my tutaj sobie pięknie zaraz dopełniamy tą przyczepkę. O proszę bardzo, New Hollandzik śmigać się rano go mijaliśmy. Piękny, a jeszcze piękniejszy dzisiaj na tym gospodarstwie się pojawił. Nowiuśki CX. Także bez awaryjności dla wszystkich was życzymy tutaj, bo to najważniejsze teraz w tych czasach, człowiek walczy o każdą złotówkę, o to wszystko, żeby się opłacało, żeby było fajnie, bez tych awarii, jak się obejdzie, to już chociaż fajny rok jest. Może gdzieś tam ktoś powie, kurwa, starym treklem kosicie. Ja wam powiem, wolę kosić tym starym treklem, niech on mi trochę tego zboża zgubi, niech mi trochę tego zmiałkuje i tak większość idzie na apasze, ale mam swój kombajn, nie muszę się nikogo prosić i nie muszę wydawać tyle pieniędzy. Ten kombajn w dwa lata, można powiedzieć, dwa lata się zwrócił. Teraz już będzie 10 lat zaraz na pewno tego kombajnu. Zarabia na siebie aż nie. Jak nie 10 lat właśnie, albo 11 jest w tym roku. Bo to by trzeba było sprawdzić, bo dla jego właśnie kanał otworzyłem. Więc ten kombajn już nam się spłacił. W 2011 kanał założyłeś, czy w 12? Chyba 11, w czerwcu 11 roku. Później po roku miałem jakiś tam problem, bo coś pojebałem i filmy się pomieszały i się pozamieniały datami i tym wszystkim, ale... Lat. No to mówię, 11 sezon kosi. Wiadomo, było trochę mankamentów. Na pewno już nie dawało, a pompa paliwa to wszystko, stary zbiornik na dole. Inaczej, ale nie było. Nie przewyższyły gdzieś tam, takiego, tak. Żebyśmy musieli od nowa nowy kombajn. Tak, albo byśmy musieli, nie wiem. Wiadomo, było tam problemów z silnikiem, to wszystko, ale to udało się to wszystko poogarniać i odpukać. To są drobne. Tak, no ale to wiadomo, to się dzieje. Maszyna pracuje, jest stara, ma swój wiek, no to no, inaczej. Nowy ciągnik się zepsuć może, ale stary kurwa no musi, no. Tu nie mamy co na ten temat gadać. Tak, to wiadomo, się wszystko zużywa, ale mówię, na te czasy on nam starcza, zobaczcie, sobie wyjedziemy kiedy chcemy, po południu jest pogoda, a teraz co, no bym musiał, nie wiadomo, czy może jutro by dało się wjechać, nie? My będziemy wiedzieli, bo sobie jedziemy, zmierzymy, będzie wiadomo. Wszystko inaczej, jednak ten szpicherek to dużo daje, tak? Tak. On se może sam wjechać. O właśnie, tam. I teraz sobie pomyślcie ludzie nad tym, że my do tego szpicherka, no mamy kupioną, zrobioną, dmuchawę, to wszystko. No ale po co się to bawi, to jest sekunda zjechać, zero zabawy jakiejkolwiek. Od razu sypiemy na szpicherek, tak. Rozgarnie. No już musisz mieć minimum dwie przyczepy,
obydwie przyczepy przerobione na kipowanie na ten, tak, na ten lufcik, żeby się w takie rzeczy bawić. No bo to mówię, jedną przyczepę zanim zwalisz. Czekać nie tak. Będzie, żebyś ty zezwalił godzinę, tak? Dlatego, no mogę sobie zwalić i nawet dwie jakbyś chciał. Jak wygodnie. Także pięknie. Prawie można powiedzieć śmiało, że... Tak. No dycha, średnio dycha. 9 coś dycha. Jak dotknie blachy 12, no. Także blachy nie dotykaj. Pozwanie. Żyję na tej polskiej wsi, ale mówię, mega, mega się cieszę, że to tak właśnie na fajnie, na spokojności jest zrobione, że z tą słomą tak wyjdzie, że na... Nie jak wtedy, kurde, zawsze tata kosił, my już tu musieliśmy ogarniać, nie, do zbierania wszystko szybko, w biegu, tak jak w tamtym roku. Dobrze chłopaki byli, pomogli, a w tym roku sobie fajnie to wszystko zrobimy. Niech tak będzie. No mówię, z tym zbiornikiem coś będziemy myśleli, bo... No, może u Adasia widzieliście na vlogu, jak nie, to będziecie widzieć u mnie na kolejnych. No jest tragedia na poprzeczniaku. Niestety kolejny rok z rzędu. Ale stąd nie widać tego. Stąd nie, ale z drogi jak jedziesz, to baśki no takie tak, są, tak, że... Ale stąd nie... I no kosa będzie stawać. Dobra. Jedziemy to zaciągnąć. Przykryć, przykryjemy sobie na spokojnie. A no właśnie. Lufę, nie? Rurę. Staram się nią nie napierdalać, żeby... do końca nie rozpadła. Dobra, to my zjeżdżamy. Ładnie, o, klasik kości podali. Faktycznie, kurna, zobaczyli, że to jedzie, to i ruszyli wszyscy, kurna, dział. Belki spirają, kombajny koszą, ludzie robią, śpiewają, chlają. Kurwa, pyta się pewnie, gdzie są do chuja pana zielone spodynki i żółta koszulka na ramionczka i żonobika, no. Bida. Inflacja jest, kurwa, droga, pralnie drogie, ten proszki tyś. Tarki niłą, żeby nad rzeką wyprać, po tamtych żniwach. Przyznaj się, ulałeś się i koniec. Nie brałem, mówię, kurde, bo zawsze mu powieta, że mnie, kurna, nie stać. Wiem, że to tradycja, ale żeby tradycji stało się zadość. Tradycyjnie zrobiliśmy to samo, bo ty nie chciałeś swojej tradycyjnej ubioru, a ja swojej ukraińskiej koszulki. No właśnie. Tutaj nie wzięliśmy swoich zestawów. Mówię, jeden rok jak odpoczniemy od tego, to nic nie szkodzi. Ja mam tę ciuchę teraz na co dzień, bardzo często w nich występuję na podwórku, także tam w Bytowie, także będzie to widać. Mówię, za rok wezmę. No. Trzeba zbierać. Ja też bardzo wspaniałą koszulkę z Mas Seeds mam, ale na następne dni, żeby nie było. Zrobiliśmy te koszulki, więc trzeba korzystać. Żniwa u taty są tylko raz. Koszulka jest taka, że trzeba ją przebierać. Dzisiaj jedna, jutro druga. Ale... Tam można fakera pokazać. Dawaj, buda. Jeżeli chodziło o tego pakasa, to do tych kominów, co tam tak z góry leci. Petrochemia w Płocku. Nie wiem, czy to byłoby widać na kominie. Pewnie nie. Ale naprawdę, wspaniałe firmy. O, no i to, o czym mówiłem. No jest masakra, zielonizny dużo, bo mówię, połowy zabiegów nie szło zrobić, bo mokro. No zobaczcie sami. To znowu będzie wszystko inne pokoszone, a niestety... to będzie musiało poczekać. Rowu nie chcą zrobić. Zobaczcie, u sąsiada też jak zalewa, ani on nie ma, ani ja. Więc masakra. Jak ja wykopię rów u siebie, to od sąsiadowego przyjdzie. To muszą oni przyjechać, zrobić, wyczyścić. Kiedyś było ok,
wiedział nawet, że tu rowy są. Ja miałem pole do samego... Ja miałem pole do samego tego, do samej drogi. Nie wiem, widzę. Weź wodę. No, będzie musiał sobie tu przejechać. Przerwali, jak ten rów kopali od kilku lat, tak jeszcze rów był czysty, to w miarę było, my ten rów pogłębialiśmy, robiliśmy to i tak dupa, że tak powiem, to wszystko. No je. Czekajcie, pojedziemy sobie tak. Stawimy się tam, żeby jedno było podcofanie później dobrze, bo prawdopodobnie on będzie stawiać. Dobra, tak sobie na razie ciągnik gasimy, podkładamy, co trzeba podłożyć pod koła, bo pewnie będziemy się przepinać, ale zobaczymy jeszcze tak to wyjdzie czasowo, czy będzie sens dzisiaj tą słomę jednak ruszyć, czy nie. Tak szczerze, dużego deszczu nie nadają, więc i tak jak ona będzie zgrabiana dzień później, to nie powinno nic się tam z nią stać. Trzeba teraz tamtą blachę przełożyć. Tak szucie, madam, żeby się nie przekręciła tylko. No teraz jak ona nie będzie chodzić, to tam ona się nie powinna przesunąć. Czekaj, no to włóż to, pas też zaniosę. Starczy ci gwintu? Powinno starczyć. I za dużo jest, ale dobra, już dokręcać. Nie, nie da, za dużo. No nie ma. To będą małe. Będą dobre. Tylko naciśnij. Nie w tą stronę, nie w tą stronę. Czekaj, one mają... Tak, przekręć go. Będą kręcić chyba, tak? Pewnie ta, choć może załapie gdzieś. Nie załapie. Kręci się? Tak. O, trzeba byłoby wejść do środka. Czekaj, ja gdzieś tu kurwa klucza. Tu jest, masz tu. Szysz. Masz tą przedłożyć. Dobra, no jak mam to. Dobra, kręć. O kurwa. Tam masz, no, trzymasz ją. Jak? Trzymasz tam? No. O kurwa, ile ona niewkręcona była, długi gwint jak kurwa. Czekaj. Kurwa, to wyszła przez śpicherek, bo był otwarty. O, tu jest zamknięte. Stój tu. Andrzej, stój. Chodź, zapraszam. Ty miga. Gdzie masz tą taśmę? Idę po taśmę i po taśmę czystą, bo to trzeba przetrzeć. No, ten. Ale to tam na dziś, żeby to tylko dzisiaj starczyło. Już jutro będzie, ich będzie kropić czy coś, to się ogarnie. O kurwa. Schody się skończyły. O. Faktycznie kury się do szpicherka wjebały. Ale tam na dzioboły jebane. Taka ładna góra była. Proszę bardzo. Tymiga mi tu raz.
tak musimy pszenicę wysypać, bo mamy jeszcze trochę w zbiorniku otwartą rurę, no i nie dojedziemy na pole z otwartą rurą. Więc tak czy tak jeszcze musimy sypnąć na naszą przyczepę już. O! Jeszcze jeden zbiornik umucimy, 20 dopiero. Tak wiecie, też taki chłodny, wilgotny wiaterek się zrywa, więc to też nie ma co na siłę mucić. Pszenica pokazuje, że ma 12. Kurwa, jedynka jebana. Kurwa, mówiła. Skoczyło? Skoczyło. Dobra. Cofnę kawałek. Nie cofnąć? Patrz tylko, czy u ciebie wejdzie. Czekaj. Ty, wejdź se prawą, zobacz, czy tam jest dużo miejsca. No ja nie wcofnę, tylko idź zobacz, ile miejsca jest. Nie, ja widzę co. Aha. Nie wiem, czy go nie wyprostować. Nie wiem, czy go nie wyprostować, bo nie wiem, czy można go do góry wziąć, czy nie. Ale i tak by się wlota nie zamknął. Jak go na siebie by wziął, to by się zamkły. Tak jak zawsze się zamykał. Tylko nie wiem, czy on ma ten. A nie, on jest za krótki, to dobra. Dobra, to trzeba coś podłożyć. Z jednej strony dobrze, że jest skręcony, bo akurat drzwiami tak dotknie. I dojechało. Jo. Niedobrze?
Jo, bo tak to drzwi fajnie się pozamykają tu. Poczekaj, zobaczę. A nie, nie zobaczę. Ale powinno być. Poczekaj, coś podłożę. Daj kostkę jakąś. Może być tak? Zobacz. To z tamtej masz więcej miejsca. Ty. On ma, nasza przyczepa to chociaż ma długo wysunięty zaczep i da radę by, ale ten nie, dobra. Dobra, jedziemy, choć podczepim tamtą. No i będziemy czekać, aż przyjedzie ten. Chyba, że już na podwórko wjedziem stamtą. Ojciec już wysypie się na podwórku wszystko i my ją, on jak stoi, przecież ona i tak nigdzie nie idzie. Więc możemy już ją wziąć i kontekst. Ale jeszcze chciał jeden zbiornik robić, to po co tu wjeżdżać, wyjeżdżać? Mówił, że jeden tylko. Mówi, że jeden i że będzie jeszcze. Ale to już jest dziewiąta. Jakby go skręcił na maksa. Pomożesz mi? Czekaj, do góry go. Kurwa. Tylko tu coś trzeba podeprzeć. Ale coś czuć. No, jak to. Czekaj. Nie, nie, nie. Czekaj, czekaj. No tak ojciec powiedział, że jo. Lord. Nie wiem, czy nie za krótki. Nie, pod kątem. Nie za krótki? Za długi się zastanawiam. Zobacz, aż dotąd. Nawet to przecież. Dotąd. Czekaj, poczekaj, odwrotnie muszę. Podnieść jeszcze chwilę. Kurwa. Dobra. Też go przechyli, bo jest nie na tą stronę. Dobra. Tyle to, a pod koło by trzeba było dać z tyłu jakiś. Nie wiem, czy to da. Da. A na grunt by zamknąć. Czekaj. Połóż.